Cześć, nadal jesteśmy w Bangkoku i dzisiaj znowu mam kolejną porcję owoców, których jeszcze nie jadłam i które chciałam spróbować z wami, czyli tak zwany mój pierwszy raz. I dzisiaj będzie to mangostan. Słyszałam, że jest to królowa owoców, bo jak wiecie, już próbowałam króla owoców, który, no cóż, albo się go kocha, albo się go nienawidzi. Jeżeli chcecie zobaczyć, co o nim myślę, to zapraszam was gdzieś tu, wrzucę linka i oczywiście jak zwykle na dole w opisie dla tych, którzy nie mogą sobie klikać. Jeżeli chodzi o owoc sam w sobie, to jest to taka śmieszna, mała, fioletowa kulka z czterema czy tam pięcioma listkami obok. Ogólnie jest dosyć twarda, ma taką skórzastą, jak w torebkach na przykład, tą ma skórkę taką właśnie. I z tego co słyszałam, z tego co powiedziała pani, najłatwiej się go otwiera tak od góry. Więc pokażę wam teraz, jak on wygląda. Tak wygląda z zewnątrz. Od razu mówię, że barwi ręce, paznokcie, cokolwiek. Okej, więc w środku jest po prostu białe i ma cząsteczki, które są, a w zasadzie wyglądały jak ząbki czosnku. Jak dla mnie są to po prostu cudowne, miękkie, jak widzę, cząstki czosnku. Można je rozdzielać, ale ja teraz sobie spróbuję oszamać dwie i zobaczę, co tam jest w środku. Ale wyglądają dokładnie jak czosnek, tylko są bardziej miękkie. Dobre. Bardzo dobre. Soczyste, lekko kwaśne, ale też niezbyt kwaśne. Nie mało pestek w środku. Trochę trudno się do nich dostać, bo mam bardzo grubą skórę. Oczywiście mam strasznie brudne palce, bo ta skórka bardzo mocno barwi. Ale jakby środek jest zupełnie biały i jest naprawdę dobry. Podejrzewam, że nie przebije mango, bo po prostu jestem fanką mango. Natomiast jeżeli chodzi o owoc, jeżeli właśnie i król, i królowa tak zwane owoców, no to jak najbardziej w tym momencie wielbię królową, bo rzeczywiście jest bardzo dobra. Znalazłam pestkę. Czyli jednak jest pestka. Co w drugiej cząstce, coś w stylu jak w pomarańczy, albo trafisz, albo nie. Chyba to nie ma żadnego jakiegoś takiego głębszego aromatu. Jest trochę bardziej kwaskowaty, jest dosyć dużo wody. Mimo że jest taki przyjemny. Nie jest za twardy, nie jest za miękki, ale właśnie bardziej jest taki, który rozpływa się w ustach, niż taki, który trzeba gryźć. Jest to dosyć przyjemne, natomiast właśnie tak jak mówiłam, dosyć trudno się go otwiera. Więc jeżeli chodzi o moją ocenę nowych owoców i pierwszego razu smakowania owoców, to w zasadzie daję mangostanowi 4, bo ładny zapach, dobrze smakuje i w zasadzie jest królową owoców, więc coś w tym musi być. I się sypie. Więc zostańcie ze mną, jeżeli chcecie widzieć, jak próbuję inne owoce, bo jeszcze ich trochę będzie, jako że jesteśmy w egzotycznym miejscu. Do zobaczenia w następnym odcinku, pa!